Dubert, MMA Rocks, jesteśmy w Wągrowcu, pogali Slugfest 12, a ze mną bohater walki wieczoru, Alan Jachimowski. Cześć Alan. Cześć, witam. Witam cię po raz pierwszy przed moją kamerą i przed moim mikrofonem i to w znakomitym stylu, bo w 32 sekundy znokautowałeś, no myślę, faworyta publiczności, Damiana Skarżyńskiego. Powiedz, jak się z tym czujesz? Czy spodziewałeś się, że to potrwa tak krótko? Znaczy, mentalnie byłem przygotowany na 3 rundy po 5 minut, ale wiedziałem, że jak uda mi się trafić, to już to będzie na pewno koniec. Po prostu jestem mega pewny swoich umiejętności kończących. Czy to będzie góra, czy parter, wiem, że dam radę to skończyć tą walkę przed czasem. Tak często było w amatorstwie ogólnie, więc pewność wzrasta. Pewność siebie to jest najważniejsza rzecz w sportach walki, bez niej raczej się nie wygra. No właśnie, wspomniałam o tym, że w oczach trybun zapewne gdzieś tam to Dylan był faworytem. Tak samo przemawiał za nim bilans zwycięstw zawodowym MMA. No, ty notujesz na koncie trzecią wygraną z rzędu i w ogóle. No i co dalej? No dalej planuję iść jak najwyżej, tak? Spełnić swoje marzenie. Mam nadzieję, że po tej gali, że tak powiem, uda mi się dostać w pewne miejsce, gdzie chciałem. I najbliższe informacje będą w czasie z tym. No to zdradź nam, KSW czy UFC? Nie, takie to jeszcze nie tak ten, ale już jest bardzo dobrze, nie, że tak powiem. Ta walka była tak naprawdę wszystkim o to, żeby coś tam dostać. No to czekamy na pewno na więcej informacji. Powiedz mi, no ile trwały przygotowania do tej walki? No bo skoro byłeś przygotowany na 3 rundy, no to chyba gdzieś tam musiały trochę... Przygotowania ogólnie zaczynały trwać od wakacji. Również przygotowałem tam z kadrą Polski w boksie, byłem na obozie ogólnie bokserskim, przygotowawczym, żeby zdobyć wydolność w Zakopanem, lecz zerwałem po tym więzadło, więc tak naprawdę przygotowania trwały 6 tygodni, bo zanim doszedłem do siebie po tym więzadle, tak czas to 6 tygodni trwało takie mocne przygotowanie do tej walki. I ogólnie chciałem podziękować mega Klemensowi Waldowi za przygotowania, Marcinowi Pionkę, moim trenerom Sławkowi, Pawłowi i Bartkowi. Wszystko się udało i również dziękuję wszystkim osobom, które pomogły mi po prostu mentalnie, w każdy możliwy sposób do tej walki. Markowi Chrobakowi, prezesowi mojego klubu Sako. No, mega. Kawałek miałeś tutaj do przejechania. Wiem, że celujesz w najwyższe cele, te, które sobie gdzieś tam obrałeś, ale czy jeżeli pojawiłaby się szansa zawalczyć jeszcze na Slugfestie, to czy byś ją przyjął? No oczywiście, jeśli będę miał walkę, nie będę miał żadnego kontraktu, który mi zabroni. No oczywiście, ja chcę bić się jak najwięcej z każdym, się mogę bić. Dla mnie to nie ma różnicy. No właśnie, jesteś jeszcze bardzo młodym zawodnikiem, ale dobrze pamiętam, masz 23 lata. Czyli jesteś rok starszy ode mnie. Gdzieś tak, jeżeli miałbyś, powiedzmy, wytyczyć sobie jakąś granicę, ile tych walk w ciągu jednego roku chciałbyś stoczyć, jeżeli byłaby taka możliwość, to czy to ile by ich było? Znaczy, teraz miałem tak jakby teoretycznie 2 lata przerwy, dlatego chciałbym teraz walk naprawdę jak najwięcej stoczyć, tak 5 do roku chciałbym stoczyć tak naprawdę, nie? Chociaż wiem, że to może być ciężkie z powodu przygotowań, kontuzji, obciążenia psychicznego, ale chciałbym naprawdę stoczyć chociaż tak stuprocentowo te 3-4 walki, nie? 5 to by było po prostu marzenie moje, jakby mi się udało zawalczyć. No to kozak zdecydowanie, bo nie każdy się pcha na aż tak dużo walk. Trenerom już podziękowałeś, z mojej strony to wszystko, jeszcze raz się gratuluję. Czy chciałbyś jeszcze komuś podziękować, no bo to jest swój czas. Nie, no raczej już wszystko, nie nadaje się do wywiadu. To dziękujemy wszystkim pozostałym, dzięki wielkie.